Tu kiedyś tramwaj jechał pod Bramą Wysoką w Olsztynie. Jeden mój kolega powiedział, że on dokładnie czuje. Tu uważasz, że to jest właśnie. Śmiesz. No ale nie ma żadnych wartości. Jako? Płynny rzut kończy i dla mnie coś idealnego. Trzeba zrobić zdjęcie, jak on będzie blisko. Ej, ja już go nagrałam. Ja mi to prawie tak. Ale zrobili ten. Witam w kolejnym filmiku. Może będzie widać żaglóweczkę. Pewnie było słychać też akurat przejeżdżający pociąg. Jesteśmy na molo. Jezioro Ukiel. Wczoraj byliśmy nad Jeziorem Długim. Teraz Jezioro Ukiel. A wybieramy się jeszcze nad Jezioro Kortowo. Jeszcze Agnieszka polecała Pluszne między innymi, ale to już najprawdopodobniej następnym razem. No jeszcze na pewno się do Olsztyna wybierzemy. Natomiast przy dwudniowej wycieczce myślę, że i tak bardzo dużo zobaczyliśmy. Darek stwierdził, że wręcz ja bym chciała zobaczyć w dwa dni więcej niż mieszkańcy Olsztyna. No to tak czasami bywało. Nam się zdarzało na jakichś wycieczkach tak mocno pozwiedzać dane miejsce, że czasami właśnie mieszkańcy w ogóle danych miejsc nie kojarzyli. Chyba w okularach będzie lepiej, bo słońce mocne wyszło. No niestety tutaj jakieś też są roboty, nie roboty, także trochę hałasów jest. U mnie niezmiennie Sonic Flower u Darka Mitsubishi Sero El Buelo, który należy użyć naprawdę, jak to wiele moich zapachów, mikroskopijnej ilości. Darek użył dwa psiki, nawet bym powiedziała, że o jeden za dużo. Lepiej w ogóle jeden i jest to ilość bardzo wystarczająca. Bardzo, bardzo wystarczająca. W takiej scenerii jeziorowej można by było nagrać trójkę perfumową, aspekt jeziorowy. Tylko tak naprawdę, czy byłabym w stanie wskazać trzy
zapachy. Byłabym w stanie wskazać, niestety nazwy jednego nie pamiętam, więc nie wiem, czy ta trójka ma rację bytu. Na pewno bym wskazała aspekt mocno jeziorowy w endorfinie tej blue, którą miałam od Agnieszki Panny z Gór. Przez to opowiadałam, jak mocno zaznaczona faza takiej wilgoci nad jeziorem, roślinności nad jeziorem zaznaczona, taka iście jeziorowa, a nie na przykład nadmorska. Tataraki, nie tataraki, coś takiego by czuwała moja koleżanka w moim zapachu, tym pierwszym arbuzowym. I coś tam na takiej zasadzie jest, natomiast to nie był zapach stricte tworzony jako jeziorowy, tylko taki niuans, ale faktycznie realny można było zauważyć. Oraz zdecydowanie aspekt jeziorowy jest też zapachu jednym Grzegorza Placka, tylko właśnie tutaj niestety nazwy nie pamiętam, ale kiedyś opowiadałam, także w ramach serii Patriotus Perfum na pewno można odmierzyć, tak, namierzyć odcinek, gdzie o takowym zapachu opowiadam. Może jeszcze się uda żaglóweczkę. Przed chwilą jeszcze samolot dwa razy latał. Jedziemy jeszcze na to portę. Na pewno? Na pewno. To już jest. Tu jeszcze przed chwilą kormorany latały, ale kormorana to mi się chyba udało chwycić na zdjęciu. Fajnie. Takie poniedziałki ogólnie są przeważnie spokojne. Tutaj w ogóle bardzo spokojnie. Mamy kaczkę, ale mamy tam też jeszcze innego okaza, tylko czy mi się uda zbliżyć. Trochę jakieś mewy. Ogrom lasów. No. Woda w jeziorze cieplutka. To akurat ukiel, zaraz się wybieramy na Kurtowo. Tam jest w ogóle w oddali piękny kadr. Zaraz zbliżę. To w ogóle fajnie było widać takie musowanie, takie drżenia na wodzie, nie wiem jak to nawet określić, takie mikrofale. O. Ale to chyba ciężko. Na innym filmie chyba mi się udało, oj, lepiej. Ale właśnie szukam, gdzie to było. O, ten fajny fragment. Słychać mewy. Także doleciały z nadmorza. W linii prostej nawet nie mają daleko.